Witam Was ze słowiańskiej chaty, która znajduje się w osadzie słowiańskiej w Strzegocicach nad pięknym Zalewem Strzegocickim. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej wielkiej bitwie, o której mogę się założyć 99% z Was nigdy nie słyszała. I ja też nigdy bym o tej bitwie nie wiedział, gdyby nie wspaniała książka Artura Schreitera Pod pogańskim sztandarem. W książce tej autor w wspaniały sposób opisuje dostępną wiedzę na temat historii Połabia od VIII wieku do XII wieku. Także jest to naprawdę świetne, przystępne kompendium wiedzy na temat historii Połabia. Bardzo polecam tę książkę, choć wiem, że jest bardzo trudno dostępna, ale jeżeli będzie wystarczająco dużo zamówień, to może jakoś skontaktuję się z autorem i uda nam się załatwić jakąś partię dla widzów Osady Słowiańskiej, bo wiem, że poszukujecie tej książki. Więc jeżeli nie uda Wam się znaleźć, piszcie na mail, który jest w opisie do tego filmu. Spróbujemy bezpośrednio od autora zorganizować z autografami dla Was partię tej wspaniałej książki. O jakiej bitwie dzisiaj będę mówił? Otóż o bitwie pod Łączynem. Było to w roku 929, kiedy to królem niemieckim był Henryk I Ptasznik. I on to zorganizował wielką ekspedycję na ziemię Słowian Połabskich, ażeby oczywiście tę ziemię dla siebie podporządkować. Przeciwko niemu z kolei zebrała się równie wielka koalicja plemion, które wierzyły w dawnych słowiańskich bogów, i te wielkie armie właśnie pod tym grodem spotkały się i doszło do wielkiej bitwy, która niestety odmieniła losy Połabia na naszą słowiańską niekorzyść. Posłuchajcie od początku, jak doszło do tej bitwy. Na początku X wieku wcale nie było jeszcze przesądzone, że Germanie zdobędą dominację nad terenami między Łabą a Odrą. Obszar ten, skolonizowany przez Słowian jeszcze w VI i VII wieku naszej ery, był teraz siedzibą licznych, bardzo walecznych słowiańskich plemion, których wodzowie regularnie najeżdżali niemieckie ziemie na zachód od Łaby. W 900 roku koronowany został ostatni król z dynastii Karolingów na niemieckim tronie, 7-letni Ludwik, zwany przez to Dziecię. W 910 roku pod Augsburgiem Niemcy doznają sromotnej klęski z rąk Węgrów, a rok później młodziutki król umiera. Dochodzi do wewnętrznego chaosu, ponieważ na Ludwiku Dziecięciu wygasa wschodnia gałąź dynastii Karolingów i na pogrążone w walce o władzę Niemcy spadają najazdy zarówno słowiańskie, jak i węgierskie. W 915 roku ze wschodu wlewają się madziarskie hordy. Konrad I próbuje stawić im czoło, lecz mało skutecznie, a w tym samym czasie od północy napadają na Sasów obodryci w porozumieniu z duńskimi wikingami i plądrują oni razem okolice Hamburga. Wyprawa ta była tak udana, a Niemcy tak słabi w owym czasie, że kiedy w grudniu 918 roku król Konrad I umiera, ponownie obodryci wraz z Duńczykami najeżdżają północne Niemcy, wiedząc, że łupy tam są łatwe do zdobycia. Jednak 919 rok staje się kluczowym dla dalszej historii Niemiec, bo na króla zostaje wybrany saski książę Henryk. Od swojego zamiłowania do polowań z ptakami drapieżnymi zwany Henrykiem Ptasznikiem. Jest on pierwszym przedstawicielem Ludolfingów na tronie niemieckim, a dynastia ta przysporzy narodowi niemieckiemu mnóstwo chwały w kolejnych 100 latach. Henryk z racji swojego pochodzenia jest szczególnie żywo zainteresowany zabezpieczeniem granicy niemieckiej na Łabie, bo w jego rodzinie od pokoleń ludzie żyli w strachu przed słowiańskimi najazdami. Początki jednak ma on bardzo trudne. Jedynie Frankonia i Saksonia uznają jego władzę. Szwabię i Bawarię udaje mu się podporządkować dopiero po 2 latach.
6 lat później odzyskuje dla Królestwa Niemieckiego Lotaryngię, która wpada w ręce Francuzów w czasie chaosu po śmierci Ludwika Dziecięcia. Tak więc, kiedy Henryk Ptasznik uporządkował wreszcie swoje sprawy wewnętrzne, skonsolidował swoją władzę, postanowił wreszcie wyprawić się za Łabę, aby narzucić Słowianom swoją zwierzchność. W grudniu 928 roku Henryk uderza na Brennę, stolicę Stodoran, pokonuje ich i zdobywa ten gród. Książę Tugomir wpada w ręce Niemców i zostaje uwięziony. Wojska germańskie ruszają dalej na północ, na ziemię Redarów, żeby zdobyć ich stolicę. Być może chodzi tutaj o słynną Radogoszcz. Gród ten znajdował się na jeziorze, był swoistą pogańską Częstochową, bo znajdowała się tam sławna świątynia Swarożyca. Tak czy inaczej, czy oblegali oni Radogoszcz, czy też nie, nie wiemy dokładnie. Przekazy kronikarskie są nadzwyczaj skromne, jeśli Niemcy nie odnieśli sukcesów. Tak też właśnie było i tym razem. Bez większych sukcesów armia musiała się wycofać. Być może z powodu tego, iż z północy nadciągnęły posiłki Wieletów i Obodrytów, którzy widząc, co stało się u Stodoran, zmobilizowali się do wspólnej akcji obronnej przeciwko temu niemieckiemu najazdowi. Zaraz po wycofaniu się tej niemieckiej armii w początkach 929 roku Słowianie przystępują do kontrataku. Wiosną Obodryci, Wieleci i Glinianie ruszają na zachód i niszczą Walsleben, gród założony przez Sasów na ziemi zabranej wcześniej słowiańskim Brzeżanom. W odpowiedzi Henryk wysyła legatów Bernarda i Tietmara, aby ci poskromili Słowian z Załaby. Wojska niemieckie oblegają Łączyn, stolicę Glinian. Gród był bardzo dobrze ufortyfikowany, dlatego obrońcy wytrzymali do czasu przybycia posiłków. Te nadciągnęły w pierwszych dniach września 929 roku. Oddziały słowiańskich Obodrytów i Wieletów zgrupowały się w lasach nad Jeziorem Rudawskim. W nocy poprzedzającej bitwę wystąpiła wielka ulewa, która zmieniła nisko położone nadrzeczne łąki w bardzo grząski teren. Legat Bernard, widząc, że znalazł się w bardzo trudnej pozycji do walki, postanowił sam przejąć inicjatywę. Uderzył na szykujących się do bitwy Słowian. Po zaciętej walce okazało się, że atak ten zakończył się niepowodzeniem, więc Bernard nakazał odwrót swoich niemieckich oddziałów, a tysiące Słowian ruszyło w pogoń za wycofującymi się napastnikami. Jednak rozmokłe łąki bardzo spowolniały ruch wojsk i Słowianie rozciągnęli się na dużym obszarze w pogoni za uciekającymi Niemcami. A nadto stracili baczność, ponieważ sądzili, że bitwa jest już właściwie wygrana. Tymczasem Bernard przegrupował swoje oddziały, ustawił je ponownie w szyku bojowym i przystąpił do kontrataku. Znów doszło do krwawego starcia piechoty saskiej i słowiańskich wojów i znów słowiańscy wojownicy okazali się być lepsi w tej walce. Jednak Bernard okazał się być wyśmienitym dowódcą, bo dostrzegł, że Słowianie mają poluzowane szeregi i są bardzo mocno rozciągnięci na podmokłych terenach wokół Łączyna. Rozkazał więc kawalerii pod wodzą Tietmara wykonać manewr oskrzydlający. Jeźdźcy pogalopowali na północ i stamtąd uderzyli na nieosłoniętą flankę słowiańskich wojowników. Zapanował zamęt. Morale złamało się i to, co godzinę wcześniej wydawało się pewnym zwycięstwem, zmieniło się teraz w sromotną klęskę.
Obodryci i Wieleci zaczęli w nieładzie uciekać z pola bitwy, stając się łatwym celem dla niemieckich jeźdźców. Wielu Słowian poległo na grząskich łąkach pod Łączynem, wielu utonęło w Jeziorze Rudawskim, niektórym tylko udało się uciec z tego strasznego pogromu. Obrońcy Łączyna otrzymali możliwość honorowej kapitulacji, którą przyjęli. Następnie Niemcy złamali te ustalenia, zabili wszystkich obrońców, którzy złożyli broń, a kobiety i dzieci sprzedali w niewolę. Tymczasowym efektem bitwy pod Łączynem było podporządkowanie Obodrytów i Wieletów królowi niemieckiemu. Jednak ta zwierzchność już niedługo będzie zrzucona i Słowianie ponownie staną do walki. Znacznie trwalszym natomiast efektem tego triumfu saskiego oręża było umocnienie pozycji Henryka Ptasznika, pierwszego niemieckiego króla z dynastii Ludolfingów. I kiedy umrze on 7 lat później, jego syn Otton wywalczy sobie niemiecki tron i położy podwaliny pod niemiecką potęgę, pokonując w 955 roku Węgrów, następnie wyruszając i pokonując Słowian i dzięki temu w 962 roku sięgnie on po koronę cesarską, tworząc Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a losy Słowian Połabskich mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby we wrześniu 929 roku pod Łączynem Obodryci i Wieleci wycięli w pień saskie wojska i zapewnili sobie niezależność na długie lata. To na pewno zdecydowanie osłabiłoby saską dynastię i nie dałoby możliwości tak szybkiego podboju Połabia w przyszłości i budowy niemieckiego imperializmu. I zobaczcie, tak wspaniała, ważna bitwa w historii Słowiańszczyzny praktycznie jest nikomu nieznana. Tymczasem ja jestem po to, żeby Wam właśnie takie smaczki przybliżać i bardzo się cieszę z tego, jak dużym entuzjazmem cieszą się te moje przygotowane dla Was materiały. Jak również chciałbym Wam polecić coś wspaniałego dzisiaj. To znaczy typowo słowiański wisiorek, toporek zwany toporkiem perunowym. Takich toporków znaleziono na Słowiańszczyźnie bardzo wiele i są to typowo słowiańskie wisiorki, które nosili zwykle słowiańscy mężczyźni, aby chronić się przed złymi mocami. Tak wygląda produkcja tych wspaniałych, ręcznie kutych toporków. Polecam Wam wyroby naszego zaprzyjaźnionego kowala. Link do tych toporków znajdujecie w opisie do tego filmu. I oczywiście dla Was jest 25% zniżki na tą wspaniałą męską biżuterię. A żeby posłuchać o innych wielkich bitwach wczesnośredniowiecznych, zapraszam również do linków znajdujących się w opisie do tego filmu. Tam macie linki do wszystkich filmów, które już wcześniej nagrałem z zakresu Wielkie Bitwy Wczesnośredniowieczne. Także zapraszam do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za uwagę i oczywiście wspierajcie nasz kanał jak zawsze. Do zobaczenia. Cześć.